Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 220. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Nauka to potęgi klucz, czy może matura to bzdura? Jak wy wspominacie swoje lata szkolne i jak je oceniacie z perspektywy czasu? Mi zdarza się myśleć o tym, jak system szkolnictwa wpłynął na moją psychikę i w jaki sposób przygotował mnie do dorosłego życia. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby idealny program nauczania? Taki, który uczy, a nie traumatyzuje? Co należałoby wyeliminować, a jakie praktyki wprowadzić? Mnie od dawna ciekawił ten temat, dlatego miałam przyjemność zaprosić do siebie dr Agatę Gruszecką-Tieśluk, założycielkę Szkoły Podstawowej Navigo Warszawa, inspirowanej fińskim modelem edukacji i filozofią Reggio Emilia. Agata to doktor nauk społecznych, która jako trenerka i edukatorka od wielu lat angażuje się w edukację na różnych poziomach, interesuje się także ruchem slow i jego wpływem na jakość życia i nauczanie. Porozmawiamy o tym, jakie wady ma znany nam polski system edukacji, poznamy alternatywne metody nauczania, a także konkretne rozwiązania, które służą indywidualnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, takiemu opartemu na zaufaniu i wzajemności. Zanim przejdziemy do tego odcinka, mam do Was małą prośbę. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami i słuchaczkami podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast ocenić, zrecenzować w wybranej aplikacji, z której korzystacie. Czy jest to Spotify, iTunes czy YouTube, gdzie możecie po prostu podcast, a raczej mój kanał zasubskrybować. W tych pozostałych miejscach możecie dać podcastowi wybraną liczbę gwiazdek. Na iTunesie, czyli w aplikacji podcasty na iPhone'ach, możecie napisać nawet kilka słów recenzji. Wszystkie te działania są bardzo pomocne. Jestem za nie z góry bardzo, bardzo wdzięczna, bo dzięki temu podcast jest szerzej promowany i trafia do nowych odbiorców. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z dr Agatą Gruszecką-Tieśluk. Cześć Agata. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię i nie ukrywam swojej ogromnej ciekawości względem tematu, który dzisiaj poruszymy, ale pomyślałam sobie, że na rozgrzewkę zapytam Cię o to, czy Ty lubiłaś chodzić do szkoły? Tak. Ja lubiłam chodzić do szkoły, bo chodziłam na korytarz. Bo ja zawsze byłam społecznikiem, właściwie społeczniczką, teraz można powiedzieć. I swoje życie szkolne spędzałam na korytarzu, ponieważ zawsze byłam w jakichś strukturach samorządowych. Uaktywniło mi się to bardzo na etapie liceum. I bardzo dużo takich dobrych historii mam związanych ze szkołą, właśnie z aktywnością społeczną. No i tam też poznałam mojego męża. No to piękna historia, bardzo skrótowa, więc ciekawi mnie, czy już wtedy myślałaś o tym, że chciałabyś zająć się tematem szkolnictwa w przyszłości? Kiedy to do Ciebie przyszło? Co było takim może motorem, impulsem? Wiesz co, ja jestem człowiekiem, który szuka swoich dróg przeróżnych, bo to jest tak, że w szkole bardzo byłam zaangażowana w różnego rodzaju właśnie projekty edukacyjne. Współpracowałam z Centrum Edukacji Obywatelskiej, tam nawet trochę pracowałam. Potem stwierdziłam, że chciałabym iść na uczelnię, chciałabym się dalej naukowo rozwijać i dostałam się do Szkoły Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, żeby tam pracować nad swoją pracą doktorską. A równolegle spotkałam na swojej drodze osobę, która bardzo mnie namawiała do takiej drogi naukowej. Że mam takie właściwości, że fajnie było, żebym rozwijała tę naukę polską. No właśnie takimi dużymi wartościami do mnie trafiała i bardzo, bardzo to dobrze wspominam. W związku z tym efekt był taki, że 8 lat jeszcze pracowałam na początku na uczelni w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Bardzo dobrze te lata wspominam. To były takie bardzo rozwojowe dla mnie lata. Natomiast to, co to, co było takie dla mnie kluczowe tam, to, że ja bardzo dużo pracowałam właśnie tak ze studentami. Mhm. Tak, że ja byłam wykładowczynią, natomiast bardzo duży taki ruch studencki uaktywniliśmy na uczelni. I to cały czas oscylowało wokół tego, że uczymy się nawzajem. Nieważne, że ja mam pozycję wykładowcy. Oni są studentami, one studentkami. Ważne, że jesteśmy razem, że się chcemy rozwijać, że chcemy robić też coś dla społeczności, bo założyliśmy wtedy koło naukowe, którego byłam opiekunką i bardzo dobrze te lata wspominam. Poznałam dużo fantastycznych takich osób z młodego pokolenia, które chciały coś robić, a ja byłam osobą, która w tych strukturach uczelnianych chciała ich wysłuchać. Mhm. I to tak, wiesz, cały czas oscylowało. Potem stwierdziłam, że może spróbuję trochę innej ścieżki i zwolniłam się z uczelni i poszłam pracować do stowarzyszenia, które z kolei zajmowało się społeczną odpowiedzialnością biznesu. I tam ten wątek edukacyjny też był mocny. I trochę tam popracowałam, ale stwierdziłam, że ja potrzebuję czegoś więcej i tu zrobię pauzę. Bo drugim elementem, który dochodzi do tej układanki, jest to, że wtedy zaszłam w ciążę. Zeszłam w ciążę, obecnie moje bliźnięta mają 8 lat i tak zaczęłam to analizować, że dokąd ja swoje dzieci puszczę do szkoły? Że ja potrzebuję czegoś więcej. To był drugi puzzle, a trzecim puzzlem jest moja wieloletnia przyjaźń z Łukaszem Srokowskim z Wrocławia, który kilka lat wcześniej zaczął zadawać sobie to samo pytanie. Jaką ja widzę edukację w Polsce? Co ja widzę, co ja bym chciał zmienić? W międzyczasie jego żona zaszła w ciążę i ma troszkę starsze córki. I on wcześniej zdecydował się założyć szkołę we Wrocławiu. Dużo rozmawialiśmy o tym wątku. Dużo też starałam się ich wspierać początkowo właśnie przy tworzeniu tej szkoły. I te wątki łącząc w całość, połączyło mi się na to, chciałabym otworzyć szkołę w Warszawie, która by była fajnym miejscem dla dzieci, nie tylko moich dzieci, ale innych dzieci, które będą też do tej szkoły chodzić. Marzy mi się szkoła, w której dzieci się uczą, ale mają z tego przyjemność. W której dzieci czują się wysłuchane, zaopiekowane, ale która uczciwie też je uczy, tak? I trochę taka szkoła środka mi się marzy. I pamiętam pierwsze spotkanie dla rodziców rekrutacyjne, które prowadziłam, zaczęłam od tego mam marzenie. Nie? Ja wiem, że to górnolotnie zabrzmiało, ale rzeczywiście to było moje marzenie, stworzyć takie miejsce. I teraz z perspektywy czasu, teraz już trzeci rok funkcjonowania szkoły Navigo w Warszawie, mam takie poczucie, że to marzenie się realizuje i coraz więcej osób do tego marzenia dołącza. I nawet jak wczoraj rozpoczynałam rok szkolny, wiesz, no sytuacja była taka, że wszyscy siedzimy wokół siebie, część na stołach, część stoi, część dzieci na podłodze. Ja, wiecie, no wiesz, taka duża sala świetlicowa, a ja, wiesz, rozpoczynam rok szkolny i kilkoro dzieci się do mnie przytula i stoimy razem. Nie? Mhm. I mówię, i to jest właśnie to moje marzenie, że jesteśmy w tym razem, budujemy społeczność, ale przy okazji też robimy, w cudzysłowie mówiąc, dobrą edukację, tak? Taką rzetelną, że to jest miejsce, w którym dzieci się rozwijają, a w którym chcą też być. I myślę, że ten moment, kiedy myślimy o posiadaniu dzieci albo stajemy się rodzicami, mamy w perspektywie posłanie je do szkoły, to dla wielu z nas jest ten moment, kiedy zapala nam się taka lampka i zaczynamy mieć refleksję na temat tego, jaka była nasza edukacja i czy chcemy tego samego dla naszych dzieci. Że może niekoniecznie analizujemy to w kontekście swoim i patrząc wstecz, chociaż mi się to zdarzyło, ale szczerze podobne myśli mnie nachodzą, mimo że tych dzieci nie mam i jest to trudny temat. Zwłaszcza, że sytuacja jest taka. Tu kilka wątków znowu. Z jednej strony coraz więcej powstaje naprawdę dobrych przedszkoli. Że coraz więcej jest przedszkoli prywatnych, ale też publicznych, które są naprawdę dobre. I te dzieci na początku tej swojej edukacji, czyli począwszy od przedszkolnej, czyli od 3 roku życia do 6 mniej więcej, są zaopiekowane. I teraz pytanie się pojawia, co dalej? Co dalej? I mamy ten etap edukacji wczesnoszkolnej, potem tych dalszych lat podstawówkowych. I to jest nasza tak naprawdę największa troska, bo też mamy większą jakąś taką, myślę, wolność w myśleniu o liceum, gdzie te dzieci już są starsze, już mają ukształtowane pewne też nawyki, gdzie naprawdę ta osobowość już jest bardziej ukształtowana i mamy większy, myślę, spokój jako rodzice w myśleniu o tym. Większy niepokój właśnie pojawia się w momencie, jak mamy takie też 6-7-letnie dzieci i co dalej. I wtedy włącza się to, mam wrażenie, to o czym ty mówiłaś, te skrypty z naszej głowy. Z jednej strony to, co my mieliśmy, a część z nas ma przykre doświadczenia ze szkoły, zarówno ze strony rówieśniczej, jak i ze strony dorosłych. Nie mówię, że wszyscy, bo są naprawdę miejsca cudowne w naszej edukacji, ale też włącza się to, co słyszymy, tak? Nasze pokolenie obecnych rodziców jest już pokoleniem dosyć świadomym i coraz bardziej świadomym, zwłaszcza osoby, no mówię, mieszkające w dużych miastach, gdzie mają możliwość poznania różnych alternatyw i poszukujące, to są osoby poszukujące miejsca dla swojego dziecka. Jeszcze dodatkowo, jeżeli to jest dziecko, które ma jakieś wyzwania, na przykład dziecko wysoko wrażliwe, dziecko nieśmiałe, czy dziecko z jakimiś opiniami, czy orzeczeniami już specjalistycznymi, to jeszcze bardziej ta świadomość rośnie. Że takich dzieci już jest coraz więcej, ale to jest wątek na też osobną rozmowę, no to w tym momencie to poszukiwanie się uaktywnia. Łącznie z tym, że ja w zeszłym roku na wiosnę, nie, przepraszam, to było w tym roku na wiosnę, mówię roku szkolnym, odebrałam taki mail, który mnie absolutnie wzruszył. Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć o możliwości zapisu mojego dziecka do szkoły. I tam było napisane rok 2022. No to ja to automatycznie odebrałam, że od września 2022, czyli tak jakby od wczoraj miałoby z nami chodzić. Okazało się, że to było zgłoszenie, dziecko się urodziło w roku 2022 i pojawiło się pytanie, czy jest już możliwość zapisania tego dziecka do nas do szkoły. No co ty? I na początku się uśmiechnęłam, a potem tak naprawdę wzruszyłam, a potem przyszła głęboka refleksja, że rodzice naprawdę poszukują. I mają tyle obaw. Bo za tym poszukiwaniem idą lęki pewne. Idą lęki, idą obawy. I też widzę, jaka jest ogromna potrzeba takiej rzetelnej dyskusji o naszej edukacji współcześnie. I naprawdę dokonania takich dogłębnych zmian w naszym systemie edukacji. Nie? No właśnie, bo analizując swoje doświadczenia, też obserwując twoich wcześniejszych studentów, którzy wyrośli z naszego systemu edukacji i patrząc na dzieci i młodzież, które teraz są w szkołach, czy umiałabyś wskazać takie największe mankamenty tego systemu? Które elementy mogą nam lub mogły nam najbardziej zaszkodzić? Wiesz co, pierwsze co mi przychodzi do głowy to jest to, że jest duża trudność w dostrzeganiu takiej indywidualności dzieci. Że dzieci są traktowane trochę jako taka grupa. Mamy grupę dzieci, tak? I zapomina się o tym, że każde dziecko jest indywidualnością samą w sobie. Zapomina się, bądź po prostu się nie dostrzega z takiego względu, że jak ma nauczyciel, wiesz, 30 dzieci pod swoją opieką, no to trudno jest dostrzec tę indywidualność. Nawet jeżeli to będzie najbardziej zaangażowany, cudowny nauczyciel, będzie mu po prostu fizycznie trudno chociażby zamienić z każdym dzieckiem indywidualnie słowo w ciągu dnia. To jest jeden kawałek, czyli ta indywidualność, niedostrzeganie indywidualności dzieci. Drugi ważny kawałek moim zdaniem jest jest taki, że nie uczy się dzieci odpowiedzialności. Ja mam takie wrażenie, że brakuje takiego przesunięcia ze strony podawania wiedzy na zyskiwanie wiedzy. Na to, że dzieci nie czują się odpowiedzialni za swój proces uczenia się, za swoje postępowanie, że jakoś to będzie, tak? Że w jakiś sposób, no dobra, dostanę jakąś ocenę, która de facto nic nie mówi, moim zdaniem. Ale tak naprawdę tej odpowiedzialności dzieci nie czują. W związku z tym, jak nie czuję odpowiedzialności, no to dalej to, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, dalej się to rozwija. Nie odczuję odpowiedzialności za siebie, za swoje takie drobne działania. Nie czuję się odpowiedzialny za zdobywanie wiedzy, za swój rozwój. I to potem kiełkuje, tak? To kiełkuje w różnych tam sferach. No, mi bliska jest ta sfera społeczna, obywatelska, w związku z tym brak poczucia odpowiedzialności za siebie, za otaczający nas świat też przejawia się tym, że mamy bardzo niski odsetek takiego społeczeństwa obywatelskiego, takich postaw obywatelskich stricte. Więc kawałek, czyli mówiłam o indywidualności, mówię o odpowiedzialności, a trzeci dla mnie też ważny taki aspekt jest to, że nie korzysta się z osiągnięć naukowych. To znaczy, my wiemy, jak się mózg uczy. My wiemy, czego młody mózg potrzebuje, żeby się uczyć. Wiemy, że jest to zainteresowanie, wiemy, że jest to wypróbowywanie w praktyce, tak? Poczucie tego, że mogę coś zrobić sam i dojść do pewnych wniosków. Bo tak się uczy młody mózg. Młody mózg, znaczy w ogóle mózg potrzebuje emocji do tego, żeby się uczyć. Dobrych emocji, tak? Nie stresu, nie zastraszania. Po prostu dobrych emocji, to jest jedno. A drugie, młody mózg potrzebuje próbowania, dochodzenia do pewnych rozwiązań. I teraz ja jestem zwolenniczką tego, żeby dzieciakom rzeczywiście dać taką przestrzeń, w której mogą te różnych rzeczy doświadczać. Natomiast powinien im towarzyszyć młody dorosły. Nie jestem zwolenniczką wpuszczania na głęboką wodę. Rób sobie, co chcesz. Tak? Ty jesteś odpowiedzialny za siebie, rób sobie, co chcesz. Dzieci tego nie udźwigną. Dzieci potrzebują pewnych ram, dzieci potrzebują stopniowego wprowadzenia. I potrzebują mądrych dorosłych, którzy będą im towarzyszyć. I to było dla mnie bardzo ważne w momencie, jak tworzyliśmy Navigo. Tworzyłam też Navigo w Warszawie i jak rozmawiałam ze swoją kadrą czy z osobami, które chciały u mnie pracować. Mówię, potrzebuję mądrych dorosłych. Potrzebuję osób, które dadzą przestrzeń, ale też postawią granice. Potrzebuję osób, które poprowadzą tam, gdzie będzie potrzeba, a puszczą tam, gdzie zobaczą, że dzieci sobie mogą poradzić. Potrzebuje dorosłych, które wesprą dzieci w wychodzeniu poza swoją strefę komfortu, bo uczymy się tak naprawdę najlepiej, gdy trochę wyjdziemy poza swoją strefę komfortu. Tak? Na przykład jak dziecko nie lubi wystąpień publicznych, to nie stawiamy na środku, nie mówimy przedstaw się i powiedz coś o sobie, tylko małymi krokami, a może w grupie, a może w parze, a może zrób plakat, małymi krokami. Ale to już jest wychodzenie poza swoją strefę komfortu, nie? I temu procesowi musi towarzyszyć po prostu, moim zdaniem, musi towarzyszyć dorosły, który mądrze wspiera. To jest bardzo ciekawe, ten kawałek o odpowiedzialności, że równolegle z odpowiedzialnością, która jest po stronie dziecka, idzie ta odpowiedzialność ze strony dorosłego, że nie przerzucamy na żadną stronę tej właśnie tej odpowiedzialności, tak. Tylko to się rozwija w parze i to jest takie odwieczne pytanie, tak? Czy nie umiem matmy, bo jestem niezdolny i się nie staram, nie biorę odpowiedzialności za to, żeby ćwiczyć, czy dlatego, że miałam złych nauczycieli przez całe życie, a to w sumie tak. Nie jest chyba ani to, tylko po trochu z każdego elementu. Tak, i tak naprawdę sztuką jest i to, do czego mi się marzy, żebyśmy dążyli w Navigo, żeby te proporcje po prostu przesuwały się, tak? Na początku jest więcej tej roli tego mądrego dorosłego, o którym mówię, i z czasem to się przesuwa i coraz więcej przestrzeni dajemy dzieciom, tak? My na przykład w szkole pracujemy w ten sposób, że mamy czas pracy własnej. I czas pracy własnej na początku jest bardziej animowany przez nauczyciela, czyli dostają dzieci na przykład jakieś materiały do pracy i mogą sobie wybrać, nad czym pracują albo nad jaką kompetencją pracują. Bardzo dużo nacisku kładziemy na rozwój kompetencji właśnie. W związku z tym, nad jaką kompetencją pracują i dzieci sobie wybierają z katalogu zaproponowanych tych kompetencji. Z czasem ten katalog się będzie powiększał, a docelowo ja bym chciała, żeby dzieci w czasie pracy własnej same myślały, co jeszcze mam nadrobienia. Ale żeby to mogło się zdarzyć, to jest punkt zero. Ja sobie zawsze myślałam, o co chodzi z tą odpowiedzialnością, bo ja gdzieś mam poczucie, że mam to wdrukowane, wiesz, w swoje DNA, że mam ogromne poczucie odpowiedzialności za wszystko i wszystkich. To się bardzo uaktywniło w momencie, jak mam dzieci, bo mam 3 dzieci. I ja się dużo nad tą odpowiedzialnością zastanawiałam, ale składnikiem odpowiedzialności jest poczucie wpływu. Jeżeli mam poczucie wpływu, jeżeli mam poczucie sprawstwa, jeżeli czuję się wysłuchany, wysłuchana, to zaczynam brać odpowiedzialność. I to samo stosujemy u nas w szkole. Bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci czuły się wysłuchane. Czyli ta indywidualność. Właśnie. I to się świetnie wszystko łączy. Żeby czuły się wysłuchane. Jak czują się wysłuchane, to możemy poszukać rozwiązań. To nie znaczy, że my spełniamy każdą zachciankę dziecka. Nie, to nie w tę stronę. I tak samo w wychowaniu. Jak dziecko czuje się wysłuchane, to nie znaczy, że ja jako mama muszę spełniać każdą zachciankę. Ja wysłuchuję mojego dziecko, że na przykład coś chce. Tak, słyszę, że chcesz ten zestaw Lego. Porozmawiajmy o tym, tak? On kosztuje tyle i tyle pieniędzy. Zobaczmy, czy ciebie na to stać z kieszonkowego. Zobaczmy, czy w jaki sposób można poszukać rozwiązania, żebyś ten zestaw Lego dostał, tak? I to nie znaczy, że ja teraz wychodzę i mu kupuję to Lego, tylko słucham, analizuję. I tak samo my staramy się w szkole, tak? Słuchamy dzieci i staramy się znaleźć rozwiązania. Czasami te rozwiązania łatwo przychodzą, czasami jest to proces, czasami jest tak, że rozwiązanie jest bardzo trudne do znalezienia, ale punkt zero został zrobiony. Dziecko jest wysłuchane, tak? I to poczucie odpowiedzialności idące za tym wysłuchaniem, za poczuciem sprawstwa, bo na przykład dzieci przyszły do mnie, że bardzo by chciały mieć jakąś ławeczkę na sali gimnastycznej. Okay. A w ogóle i wyszło tak, no, i chciałyby mieć jeszcze to jakieś takie zestawy super w pracowni i jeszcze gdzieś tam parę różnych rzeczy. A i basen w ogródku. I zaczęliśmy rozmawiać. Potem stworzyliśmy coś takiego jak pomysłowicz. Pomysłowicz to takie pudełko, które stoi u nas w szkole w świetlicy, do którego dzieci mogą wrzucać karteczki z pomysłami, co by chciały. I to absolutnie są przeróżne pomysły. Począwszy od tego, co by chciały w wyposażeniu szkoły, po to, jak im się coś nie podoba, jeżeli chodzi o zasady w naszej szkole, po jakieś rzeczy, które chciałby po prostu robić u nas w szkole. Czy jakieś zajęcia, żeby były zorganizowane. Potem te karteczki analizujemy. Ja się śmieję, że wprowadzam dzieciom analizę czynnikową w momencie, gdy analizujemy te karteczki. I analizujemy to, czy coś jest realne, czy coś jest osiągalne, czy coś jest bardzo drogie, czy z czego wziąć pieniądze na dane rzeczy. I tak na przykład potoczyła się historia ławeczki, którą dzieci bardzo chciały, bo zrobiliśmy kiermasz świąteczny, połowa pieniędzy poszła na cele charytatywne i też wyszła to inicjatywa od naszych dzieci, że chciałyby zwierzęta wspierać, a połowa tych pieniędzy przeszła na kupno rzeczy z pomysłowicza. Kupiliśmy grę planszową, której dzieci chciały i tę ławeczkę, o której chciały. Uczy to też przedsiębiorczości, ale daje poczucie sprawstwa. Daje poczucie też decyzyjności. Bo często może pojawiać się taka obawa, że puszczając dzieci do szkół w cudzysłowie alternatywnych, właśnie na wszystko jest im pozwalane. Jest to bezstresowe, spełniamy wszelkie zachcianki, a ten twój przykład pokazał, że to zupełnie nie musi tak wyglądać. Nie. Wiesz co, też jest tak, że bardzo dużo różnych szkół powstaje na rynku. Zwłaszcza jest to przypadek dużych miast. My w Warszawie mamy przeróżne szkoły. Ten katalog jest ogromny. I z jednej strony możemy te szkoły tak naprawdę ułożyć na takim kontinuum. Z jednej strony mamy szkoły takie w bardzo takim systemowym podejściu i niezależnie czy to są prywatne czy publiczne szkoły, bo mamy szkoły bardzo na przykład duży nacisk kładący na wyniki, tak? Że moje dziecko musi być, wiesz, dwujęzyczne co najmniej, a musi osiągać, wiesz, wspaniałe wyniki w wielu tam przedmiotach, brać udział w wielu konkursach. I to jest jedna grupa szkół. I takie kontinuum tych szkół idzie w stronę takich szkół bardzo alternatywnych, w których zupełnie na co innego jest kładziony nacisk. Na właśnie relacje społeczne, na potrzeby dziecka. I one bardzo często, to na tym drugim skraju tego kontinuum, te szkoły są bardzo często postrzegane jako takie szkoły, gdzie jest bezstresowe wychowanie, gdzie dzieci wszystko mogą. I rzeczywiście zdarzają się takie placówki, w których dzieci nie chodzą na zajęcia, bo nie mają takiej ochoty. Na przykład nie uczą się czytać, bo nie mają takiej ochoty. I szanuję takie podejście i to absolutnie chciałam, żeby wybrzmiało. Szanuję podejście zarówno jednych, jak i drugich. Natomiast to nie jest coś, co jest spójne ze mną i to nie jest coś, co chcę u siebie w szkole, czy w ogóle w szkołach Navigo. Bo szkoły Navigo, to też takie wtrącenie zrobię. Szkół Navigo obecnie jest 3. Mamy 3 szkoły Navigo. Nasza szkoła matka we Wrocławiu kilka lat wcześniej powstała. Szkoła w Poznaniu, szkoła podstawowa też, która powstała równolegle z warszawską. I teraz 3-letnia szkoła w Warszawie. I od tego roku też jest liceum. Powstało we Wrocławiu liceum. Także to się to rozrasta. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo mamy wspólne wartości. I jak mówię o tym, co dla mnie jest ważne, to trochę jest to takie zinternalizowane, że to jest po prostu ważne u nas w szkołach nawigowych. Ale o tym jeszcze później. I w każdym razie to, co jest dla mnie ważne, żeby powiedzieć, że szukamy balansu. Szukamy balansu między tym, żeby dzieci się uczyły, żeby dzieci rozwijały się, bo chciałabym, żeby nasze dzieci, jeżeli chcą pójść na medycynę, to żeby były dobrze do tego przygotowane, żeby móc pójść na tę medycynę. Albo jeżeli ktoś sobie wymarzył już w dzieciństwie, że zostanie astronautą, to żeby miał te podstawy do tego, żeby pójść dalej w tym procesie swojej edukacji, żeby czegoś nie zaniedbać, żeby te dzieci rzeczywiście rzetelnie się uczyły, ale trochę w inny sposób. I to trochę w inny sposób sytuuje nas w tym kontinuum gdzieś po środku, że bardzo zwracamy uwagę na to, jakie są relacje w naszej szkole. Bardzo duży kawałek naszej edukacji jest ukierunkowany na takie kompetencje właśnie pracy w grupie, rozwoju kreatywności i na takie indywidualne, patrzenie na każde z dzieci. Ja wierzę w to bardzo mocno, że każdy z nas ma jakiś talent. I nie sztuką jest odkryć te, które są łatwo nazywalne. Jakbym ci powiedziała, jakbym zauważyła, że nie wiem, pięknie rysujesz, to masz talent artystyczny, tak? Sztuką jest odkryć w dzieciach te talenty, które są trudno nazywalne. Ja pamiętam, to jest moje doświadczenie ze szkoły, niezbyt przyjemne, w pierwszej klasie liceum miałam taką nauczycielka, która mi powiedziała, że moją przyszłością jest bycie przekupą na bazarze. Super pani, pozdrawiamy. I dobrze, mnie absolutnie zaskoczyło to sformułowanie. Nie wiedziałam, co mam z nim zrobić, ale wynikało ono z tego, że ja głośno mówiłam, co mi się nie podoba. Tak ja stawałam i w momencie, jeżeli coś się działo nie tak, czy do kogoś się nie tak zwracała ta pani, czy łamała ustalone u nas w naszej klasie zasady też, to ja po prostu nie bałam się wstać i powiedzieć, że to mi się nie podoba. i usłyszałam, że będę przekupą na bazarze. A tak naprawdę, gdyby ze mną porozmawiać, usiąść i odkryć mój talent idący w stronę właśnie takiego poczucia odpowiedzialności, głośnego mówienia w imieniu tych, którzy na przykład nie mają takiej odwagi, to może inaczej też by się potoczyły moje losy i takie zauważenie. Aczkolwiek sobie myślę, że jestem w tak cudownym momencie mojego życia, że chyba nie chciałam, żeby moje losy się inaczej potoczyły. Ja to cieszę się, że to, co powiedziała ta kobieta, nie wpłynęło negatywnie na Twoją przyszłość, ale też przypomniała mi się historia analogiczna w takim znaczeniu, że pamiętam, że w podstawówce dostałam chyba 4+ za narysowanie drzewa na plastyce. I mój tata też jakby ma zdolności artystyczne i powiedzmy, że to jest taka dziedzina nauki, no w sensie szkoły, z którym miałam z nim wspólny język i on nie mógł zrozumieć, czemu w ogóle mamy oceny na plastyce, w sensie namalowanie drzewa jest czymś, co może być totalnie indywidualne i niemierzalne, czy to jest dobre, czy to jest złe. I ja pamiętam, że od tego czasu ja byłam przekonana, że ja jestem beztalenciem artystycznym. I dopiero jako dorosła kobieta zaczęłam, nie wiem, czy udowadniać jest dobrym słowem, ale pozwalać sobie na to, by nazywać siebie w jakimś wymiarze artystką. I przyznać, że ja to lubię, niezależnie od tego, czy mogłabym namalować obraz niczym Rembrandt. I to też ta historyjka łączy się z tym całym tematem ocen, tak, o którym też wspomniałaś właśnie w kontekście różnych wad naszego systemu. Wydaje mi się, że system oceniania, mogę mówić za siebie, ale mocno wpłynął na to, jak podchodziłam do nauki i do osiągania i do stawania się wręcz. Ostatnio ucząc się francuskiego zrozumiałam, że ja jestem po prostu maszyną do rozwiązywania zadań. Że robiąc ćwiczenie, gdzie trzeba było wpisać wyrazy w luki w tekście, ja byłam w stanie to zrobić najszybciej, z grupy, poprawnie i nie mając zielonego pojęcia, o czym jest tekst. I wtedy zatrzymałam się. A sprawiało Ci to frajdę? Wiesz co? Był ten element takiej satysfakcji, tej rywalizacji, tego osiągania, czyli tej gratyfikacji za to, że mi się udało i że zrobiłam to w taki sposób. Tylko od razu przychodził ten drugi głos i mówił: zobacz, co tu się wydarzyło. Jakby Ty się przyszłaś nauczyć języka, w tym momencie dostaniesz, nie wiem, plusa, czy tam uśmiech za to, że zrobiłaś to pierwsza. Tam nie było ocen, więc to też już w ogóle historia, w sumie przegrana sprawa, w ogóle mi się to nie opłacało. A wyszłam z niczym, bo nie znałam ani tych słówek, ani kontekstu. I tutaj, jeżeli ktoś nie uczył się języków albo tego nie robił, to jest dosyć, było dla mnie proste, bo ja sobie znajdowałam system pod tytułem: aha, to jest czasownik, to jest rzeczownik, to jest rodzaj żeński, no i można sobie dojść do tego, jak zadanie rozwiązać. Ale nie o to powinno w tym chodzić. A widzę, że jest to bezpośredni skutek A, ocen, i B, robienia wszystkiego dla wyników. Ale to, co mówią Finowie, jeżeli chodzi o edukację, możemy przygotowywać dzieci do egzaminów albo do życia. Wybieramy to drugie. Tak, ja czuję się, że jestem przygotowana do egzaminów, ale powiem Ci, że nawet sobie wypisałam różne złe strony edukacji, które przyszły do mnie właśnie teraz, kiedy uczę się francuskiego i mam takie flashbacki z dzieciństwa, że odpalają mi się te mechanizmy, jak choćby porównywanie też swoich wyników, że to jest zawsze względem innych, że nie porównujemy się względem siebie i swojego progresu, rozwoju. Tylko jeżeli wszyscy dostali 3, to moja 4 jest wow, a jak wszyscy dostali 6, to moja 4 jest tragiczna. Ile nam to robi złego? A tak naprawdę, po pierwsze, porównywanie, a po drugie, co nam mówi ocena numeryczna? Czym jest ta 4? Że ja jestem na 4? Czy o co tak naprawdę tej ocenie numerycznej chodzi? Najlepsze jest to, że potem w życiu dorosłym już potem tych ocen numerycznych nie mamy praktycznie. A nasz system edukacji przez 12 lat ocenia dzieci. I potem takie myślenie, no co ja byłem trójkowym uczniem. I budujemy na tym swoje poczucie własnej wartości. Tak, byłem trójkowym uczniem. I co z tego tak naprawdę? Teraz zarządzasz firmą, którą sam założyłeś. A Twój talent pod tytułem przedsiębiorczość nie był odkryty, tak? Kolejny taki aspekt, na który zwróciłam uwagę, to jest kwestia prac domowych. Pamiętam, że ja podczas matmy robiłam pracę domową na jutro, a na innych zajęciach, które uważałam za nudne, też nadrabiałam pracę domową na kolejny dzień. Gdzie było w tym przestrzeń na słuchanie, na nauczanie? Nie, no bo trzeba było odhaczyć pracę domową. A ja czytałam, że u Was nie ma prac domowych. U nas nie ma prac domowych z założenia i o ile to gdzieś nie dziwi na etapie edukacji wczesnoszkolnej, staramy się też to wprowadzać na etapie dalszych klas. Mamy praktykę na razie w klasie czwartej, bo najstarszą klasą podstawówkową w Navigo jest klasa czwarta, no teraz już piąta i teraz będzie liceum od tego roku. Natomiast generalnie założenie jest takie, że szkoła ma uczyć w szkole, znaczy dzieci mają się uczyć w szkole, a w domu po szkole mają czas na bycie dzieckiem, bycie z rodziną i rozwijanie własnych zainteresowań. To jest nasze główne założenie. I w momencie, jeżeli jego się trzymamy, no to staramy się rzeczywiście, żeby dzieci maksymalnie dużo uczyły się w szkole takich, tego, co mają w podstawie programu, czy tego, co my im proponujemy. Ale jeżeli ktoś jest zafascynowany, nie wiem, judo, no to chodzi 3 razy w tygodniu na treningi judo, bo ma na to czas. Też przypomniała mi się taka anegdotka, kiedy z jakąś nauczycielką rozmawiałam, wieloletnią ze szkoły publicznej, która im powiedziała, że ona celowo zadaje dzieciom prace domowe już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, ponieważ chce, żeby rodzice spędzali czas z dziećmi. I dla mnie to było smutne. Smutne było, bo nie podważam teraz zdania tej pani, bo miała za tym swoją refleksję i przemyślenia, ale smutna dla mnie jest konstatacja, która idzie za tym. Że trzeba zmusić rodziców do tego, żeby spędzali czas z własnymi dziećmi w ten sposób, że zadaje im się prace domowe. A ja wychodzę z założenia, że nie tędy droga. Że rodzice i tak znajdą przestrzeń do tego, żeby spędzać się z dziećmi jakościowy czas. Tak? Bo dla mnie siedzenie nad pracą domową, przymusową, budzi tylko frustrację i budzi takie właśnie poczucie kontroli rodzicielskiej. Tak? Że rodzice mnie kontrolują, bo siedzą nade mną z pracą domową, bo sprawdzają mi zeszyty, bo to jest element pracy domowej. A gdzieś pomija się ten aspekt jakościowy, tak? Że możemy coś wspólnie ciekawego zrobić, możemy zagrać w planszówkę, albo możemy poczytać jakieś książki z fizyki, bo mnie fascynuje fizyka, tak? Ale to nie jest element obowiązkowej pracy domowej. Ja też mam takie poczucie, ja jako mama, ja bym nie chciała z moimi dziećmi siedzieć nad pracami domowymi, nie chciałabym ich kontrolować, bo to rodzi nadmierną presję. I mam wtedy poczucie, że dzieci tracą chęć do nauki, jak są kontrolowane w szkole, jak są kontrolowane przez rodziców. Potem jest system kontrolujący pod tytułem Libros. To gdzie te dzieci mają szansę po prostu być sobą bez oceny? To jest dla mnie smutna konstatacja, że nie ma takiej przestrzeni. W związku z tym ja bym chciała uciec od tego, że kontrolujemy dzieci na każdym kroku. I też zobacz, że kontrola nie rodzi odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, skoro ktoś mnie kontroluje, to on jest za to odpowiedzialny. Skoro mama mnie pyta, co mam zadane z matmy, znaczy, że ona tego pilnuje. Nie, to ja mam tego pilnować, jeżeli mam już coś zadane, albo to ja mam tego pilnować, jeżeli coś mam jeszcze do powtórzenia, do nauczenia się. I to nie jest tak też, że my w Navigo mówimy absolutnie nic nie rób w domu. Nie. To jest też tak, że dzieci same chcą, jeżeli tak jak wychodzimy z założenia, że przekazujemy tę odpowiedzialność dzieciom, to dzieci same chcą różne rzeczy też rozwijać, tak? Jeżeli w rozmowie z nauczycielką wychodzi tak, że nauczycielka dając informację zwrotną, mówi, że do poćwiczenia masz jeszcze na przykład pisanie takiej i takiej literki, albo do poćwiczenia masz jeszcze, nie wiem, dzielenie pod kreską, tak? To dzieci często same chcą sobie w domu trochę poćwiczyć. Ale to nie jest to, że ktoś nad nimi stoi i ty to musisz zrobić, nie? I to jest właśnie dla mnie też rozwijanie motywacji wewnętrznej, która idzie za tą odpowiedzialnością, która idzie za tym poczuciem sprawstwa, która idzie za tym indywidualizmem, tak? I to nie jest też tak, że jak widzimy, że dziecko, nie wiem, nie lubi pisać, u nas w szkole to mu zupełnie to się odpuszcza. Nie, to się szuka różnych metod dotarcia, tak? A jak trzeba usiąść na tej przysłowiowej pupie i poćwiczyć tę rękę, żeby zaczęła pisać te literki, to po prostu też to robimy. Ale szukamy na to różnych sposobów i czerpiemy też z tego, jak wiemy, jak się mózg uczy. Tak? Bo też kolejnym takim uprzedzeniem związanym z alternatywnym podejściem do edukacji, czy nie tym klasycznym, naszym szkolnym, publicznym, jest ta pierwsza rzecz, o której mówiłyśmy, czyli że to jest bezstresowe, dzieci robią co chcą, i druga rzecz, że będą nieprzystosowane do życia. A to, co mówisz, pokazuje, że nadal te podstawowe umiejętności, które potem będziemy wykorzystywać, nie wiem, w pracy, czy idąc na studia tradycyjne, one są zaopiekowane. Tak, jak najbardziej tak, i to jest dla mnie ważne, bo też często słyszę zarzuty w stosunku do alternatywnej edukacji, że one nie przygotowują do życia, nie uczą zdawać egzaminów, jak sobie te nasze biedne dzieci poradzą, że trzymają w bańce. No i czas po prostu rozbić tę bańkę, tak? Po pierwsze, mówiąc, że są różne szkoły alternatywne z różnym podejściem i z różnym też takim nastawieniem w kierunku edukacji i w kierunku takiego uczenia się dzieci. To jest jedna rzecz, ale też jest tak, że szukając szkoły dla swojego dziecka, gdzieś uczciwie sobie odpowiedzmy na pytanie, czego szukamy. Bo jeżeli bardzo, bardzo nam zależy na tym, żeby dziecko, nie wiem, rozwijało się społecznie i żeby absolutnie nikt nikogo do niego nie zmuszał, bo ja mam złe doświadczenia ze szkoły, no to poszukajmy bardzo alternatywnej placówki. Jeżeli szukamy szkoły, która zapewni mojemu dziecku to, że będzie siepał konkurs za konkursem, egzamin za egzaminem, no to poszukajmy takiej szkoły. Jeżeli szukamy czegoś pomiędzy, no to poszukajmy tego, co jest zgodne z naszymi wartościami. Ja sobie tak myślę cały czas, bo jak też rozmawiam z rodzicami, to staram się zawsze indywidualnie z każdą rodziną rozmawiać, bo my rekrutujemy nie dziecko, ale rodzinę do szkoły. I to jest też dla mnie ważne. Wiem, że póki skala naszej szkoły nie jest taka duża, to mam tę możliwość. Z czasem też będę szukać rozwiązań, w jaki sposób to zrobić na większą skalę. Natomiast to jest bardzo ważna taka spójność w podejściu do edukacji, do tego, czego szukamy. Myślę, że odpłynęłam w wątku. To ja zacumuję za nas. Cumuj mnie. Powiedziałaś dwukrotnie, że jest duży wybór alternatywnych metod nauczania, a mam wrażenie, że my sobie trochę nie zdajemy z tego sprawy i często kojarzymy jakieś pojedyncze hasła lub mamy właśnie konkretny obraz tego, co to znaczy. Na zasadzie jest albo klasycznie, albo alternatywnie dwie opcje. Tak. I ja sama mogę przyznać, że jedyne szkoły, które znam, które stosują inne metody, to jest szkoła Montessori i szkoła Waldorf, i jestem w szoku, że jest ich o wiele więcej, ale zakładam, że pewnie nasi słuchacze o Montessori mogli słyszeć. Waldorf jest chyba może mniej powszechny, albo przez swoją soczewkę wszystko przedstawiam, ale jakbyś mogła pokrótce powiedzieć, czym one się charakteryzują? Wiesz co, znaczy to są szkoły, które trochę wyrosły też na niezgodę to, co się działo w takim klasycznym, systemowym podejściu, gdzie każdy ma rysować te przysłowiowe czerwone kwiatki i na wszelki wypadek się nie wychylać, a najfajniejsze, w cudzysłowie mówiąc, dzieci są te, które są tak zwane grzeczne i posłuszne. Przepraszam, to jest mocne uogólnienie, ale gdzieś ja wychodzę też z takiego systemu edukacji. Tak. Pamiętam, co to znaczy wzorowe zachowanie. No nie wychylasz się, nie? Tak. Albo robisz coś, co jest oczekiwane przez nauczycieli, nie? I tak naprawdę po 1989 roku sporo wyrosło takich szkół, które nie zgadzały się na takie systemowe podejście. Najwięcej ich wyrastało właśnie w dużych miastach i wyrastało takich szkół w duchu takim mocno unschoolingowych. Takich, wiesz, taka sinusoida. Tam było systemowe, to my idziemy dokładnie w drugą stronę. I negujemy dokładnie to, co było. Część z tych szkół przetrwała, sporo z nich się pozamykała, bo w momencie... Często one były zakładane przez takich charyzmatycznych liderów, którzy zgromadzili wokół siebie ludzi, którzy posyłali dziecko do swojej placówki A potem jak to dziecko rosło, no trochę ta szkoła taką śmiercią naturalną umierała, trochę tych szkół zostało, natomiast też zaczęły różne wpływy do nas przychodzić z różnych stron świata, czyli mamy ten wpływ montessoriański, tak, po Marii Montessori, która duży nacisk kładła na takie właśnie samodzielność dzieci i ona też uczyła w klasach takich wielopoziomowych, czyli nie miała, znaczy miała dzieci z różnych roczników, tak? I ona szukała rozwiązania, co zrobić, żeby móc prowadzić tę grupę, ale te dzieci mają różne potrzeby. I ona w szkole montessoriańskiej bardzo duży nacisk jest kładziony na indywidualną pracę, tak? Też powstają takie różne szkoły, nie wiem, na przykład w duchu Reggio Emilia, to jest też taki włoski wpływ, gdzie nacisk jest na to, że jest wspólnota rodziców, wioska, tak, wychowujemy w wiosce, bo to też takie korzenie historyczne są tego podejścia. I nazwa w ogóle pochodzi od miasteczka we Włoszech. I duży nacisk jest położony na też taką samodzielność dzieci w odkrywaniu, ale też bardzo duży nacisk jest położony na to, że to wioska, czyli ta społeczność rodziców kadry dorosłych bierze udział mocno w edukacji. I tak naprawdę znaczy możemy obserwować bardzo dużo różnych wpływów. Dużo też szkół powstaje, które właśnie sobie, nie wiem, mówią, że są, nie wiem, na przykład taka edukacja brytyjska, tak? Czy one są, nie dość, że są dwujęzyczne, to taki system brytyjski, tak? Czyli te wpływy europejskie też widzimy w tej edukacji. To, co nas jako Navigo też gdzieś interesowało, to była ta właśnie fińska edukacja. My gdzieś u zarania naszej filozofii mamy takie wpływy z Finlandii. Z tak naprawdę takiej bardzo konkretnej przyczyny, bo w momencie jak rozglądaliśmy się trochę, w jakim stylu chcemy szkołę tworzyć, co dla nas jest ważne, to też... Pamiętam, jak Łukasz Srokowski jeździł po różnych szkołach i szukał tak naprawdę systemu, czy takiego punktu zahaczenia, który by powiedział, że dzieci chcą chodzić do szkoły i się uczą. To jest takie połączenie, nie? Tutaj trochę z pomocą nam przyszły te testy PISA, które pokazały, że świetne wyniki mają dzieci z tych skandynawskich krajów i dzieci takich azjatyckich krajów. Teraz przyglądaliśmy się tym systemom edukacji. No, trochę nie chodziło nam o to, co mają dzieci z krajów azjatyckich, gdzie ten bardzo, bardzo intensywna jest nauka, trochę taki reżim. Taka reżimowa, tak? I one już wdrukowane mają od maleńkości, to że mają być użyteczne, mają być wyedukowane i mają bardzo dużo pracować. Ale taki element bardzo ważny jest pomijany, to znaczy szczęście, że gdzie w tym wszystkim jest dzieciństwo i szczęście. Więc przyjrzeliśmy się drugiej stronie medalu, czyli tym skandynawskim krajom i zaczęliśmy tę analizę, że dzieci rzeczywiście deklarują, że lubią wchodzić do szkoły, nauczyciele lubią pracować w szkołach, rodzice są zadowoleni ze szkoły, rodzice szanują szkołę jako instytucję i szkołę jako osoby w niej pracujące i zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie jest klucz do tego? I stwierdziliśmy, że klucz jest w wartościach. Wartości, które są właśnie bardzo spójne bardzo ważne dla wszystkich alternatywnych placówek. Jak rozmawia się z osobami, które założyły różne placówki alternatywne, to one bardzo często mówią o wartościach. Co jest dla nich ważne? I rodzice, szukając szkoły, właśnie moim zdaniem powinni popatrzeć na te wartości, tak? Bo jeżeli one są spójne z nami rodzicami, to będzie miejsce dla mojego dziecka. I wracając do Navigo, do naszych wartości, które zaczerpnęliśmy właśnie z Finlandii, to dla mnie to też jest bardzo ważne, że każda szkoła Navigo ma spójny kręgosłup tych wartości, ale rozwija je troszkę po swojemu, ponieważ każda placówka jest inna, bo inni ludzie ją tworzą. I wśród wartości, które my, takie na sztandar trochę wynosimy, to jest zaufanie. Tak jak w Finlandii. W Finlandii ufa się, że szkoła jest dobrym miejscem dla mojego dziecka. Nie podważa się na dzień dobry. Pomyśl sobie. Tutaj bardziej kierujesz to do rodziców. Tak, trochę tak, ale też taką, wiesz, taką mam refleksję, bardzo bym chciała, żeby to było u nas w Polsce. Tak, że masz zaufanie, że to miejsce wykształci twoje dziecko, zaopiekuje się nim, nie musisz wszystkiego kontrolować i cały czas się sprzeciwiać. Dokładnie. I obwiniać nauczycieli. Tak, na przykład. Bo ufa się też nauczycielom, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie, a nie podważa kompetencje. Ale to zaufanie też to jest kaskadowe w Finlandii, bo to jest tak, że w Finlandii jest pewien zakres treści, czy ogólnie, no można powiedzieć zakres treści, który jest rekomendowany przez ministerstwo wszystkim szkołom, ale potem kaskadowo idąc, szkoły same uzupełniają ten katalog treści, tak? Jeżeli widzą, ja pamiętam, jak byłam na wizycie studyjnej w Finlandii i rozmawiałam z dyrektorem i on mi powiedział, no wprowadzamy w ramach naszego cirkulum edukację przygodową w lesie. Dzieci będą się uczyły wspinać po drzewach. Survival. Trochę tak. I budować szałasy. Bo widzimy taką potrzebę i mamy takie zasoby kadrowe. Mhm. Może w przypadku innych dzieci byłoby to kółko teatralne. Może. Albo zajęcia obowiązkowe właśnie zajęcia teatralne, bo widać, że jest taka potrzeba wśród dzieci. To jest tak, że mają pewne treści podstawowe, które są wspólne dla szkół, a resztę treści sami dyrektorzy z kadru uzupełniają. I nie ma potrzeby kontrolowania tego. Ba, nawet nie ma potrzeby przyjeżdżania, wiesz, to co mnie zaskoczyło, jak mi dyrektor powiedział, nie wiem, a jakie macie relacje z kuratorium? No zapraszamy ich, żeby do nas przyjechali. Wyobraź sobie, wiesz, u nas to jest po prostu smutna czasami konieczność po prostu przejścia kontroli z kuratorium. Nawet pamiętam jako dziecko, że dzisiaj będzie pani z kuratorium i wszyscy muszą siedzieć jak na szpilkach i jest pokazowa lekcja, która nie przypomina w ogóle tej, która zazwyczaj ma miejsce. Tak, i tworzy się jakieś takie sztuczne obrazy, a to nie o to chodzi. W związku z tym, jak mamy wiesz, no idąc od góry, jak ministerstwo ma zaufanie do szkół, tak, szkoły do swoich nauczycieli, rodzice do szkół, dzieci też się bezpiecznie czują, no to działa, a to jest systemowe rozwiązanie. Natomiast to, co my chcemy u nas wprowadzać w szkołach i mam nadzieję, że nam się to udaje, to też to właśnie zaufanie, tak, że ja na przykład jak rekrutuję kadry, to zatrudniam specjalistów. Skoro zatrudniam specjalistów, ja im nie narzucam metod pracy. Tak? Ja chcę, żeby czerpały z najnowszej wiedzy z neurodydaktyki, że mózg musi być zainteresowany, żeby mógł się uczyć. W związku z tym nie siepiemy podręczników, tylko pracujemy metodami aktywnymi, ale ja im nie mam potrzeby narzucania im różnych metod, tak? Bo tak jak rozmawiałyśmy o różnych alternatywnych placówkach, że mamy waldorskie, że mamy montessoriańskie, możemy tutaj doliczyć też właśnie Emilia Reggio, czy mamy daltońskie tak podejście. Mnóstwo różnych jest tutaj metod, zazwyczaj się wywodzą od nazwiska czy podejścia osoby, która gdzieś je wymyśliła. Mają bardzo dużo punktów wspólnych. Natomiast ja nie narzucam u siebie w szkole metody, którą mają pracować moje nauczycielki. I biorą to, w czym czują one się pewnie, bądź widzą, co pasuje grupę. Mam jedną nauczycielkę, która bardzo lubi właśnie elementy metody montessoriańskiej. I pracuje dużo właśnie z takim podejściem, że dzieci pracują projektowo i dużo same też eksplorują. Ale uczy je, jak z tych materiałów korzystać, jak wejść w ten proces, tak? W związku z tym też to zaufanie jest idzie też kaskadowo. Jak ja nie mam potrzeby kontroli moich nauczycielek, raczej realizujemy to w postaci obserwacji koleżeńskich. Wiesz, no ja prowadzę szkołę, a przychodzi do mnie wychowawczyni i mówi: Agata, chodź, przyjdź do mnie na zajęcia, chcę, żebyś popatrzyła, może mi coś podpowiesz. Super. I o to chodzi, tak? I to już też nie idzie w tę stronę, że ja kogoś kontroluję. Nie, ja czuwam nad procesem, ale też budujemy zaufanie, czyli kaskadowo idące zaufanie, idące też w stronę dzieci. Ja ufam, że ty chcesz się uczyć, więc ja jestem tu po to, żeby cię wspomóc w tym procesie. I też to jest też budowanie relacji z rodzicami. Też jest tak, że w momencie, jeżeli rodzic nie jest włączony w proces edukacji swojego dziecka, zaczynają mu się zapalać lampki. A co się tam dzieje? A ja znam strzępki informacji, wiesz. Jak mam strzępki informacji, to sobie układam swoją układankę. I ona może absolutnie różnić się od tego, co się rzeczywiście dzieje. W związku z tym, jeżeli nie budujemy relacji z rodzicami, nie informujemy ich o tym, co się dzieje, oni mogą sobie swoje układanki układać w głowie. Ja sama jako mama wiem, że jak wiesz, jak moje dziecko przyszło z przedszkola i powiedział, że ktoś mu coś dokuczył, nie? No to lwica się we mnie budzi, nie? Wyobraź sobie, ja lwica, nie? Mojemu synowi coś się stało. A nie dostałam żadnej informacji od wychowawczyni. No więc mówię, może nie zareagowała, może nie wiedziałam. Więc ja, lwica, chcę się umówić na spotkanie. Pierwszy poniedziałek miesiąca. No to czekam do tego pierwszego poniedziałka miesiąca. Co urosło we mnie, to już moje. I idę i okazuje się, tak, tylko ta sytuacja została tak i tak zaopiekowana. Tu porozmawialiśmy z jednym chłopcem, porozmawialiśmy z drugim chłopcem, tak i tak się zadziało. Ale ten proces trwał miesiąc, tak? Do informowania. W związku z tym ta relacja z rodzicami jest bardzo, bardzo ważna, żeby oni mieli też poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa też budzi zaufanie. Punkt naszego wyjścia. Tak. Ja bym chciała doprecyzować jedną rzecz, że pomimo tych różnych metod i indywidualnego podejścia, czy nadal szkoły alternatywne realizują podstawę programową, stosują jakieś formy zaliczeń i czy potem te dzieci są gotowe właśnie pójść dalej tradycyjną ścieżką edukacji, na przykład do liceum, czy potem na studia? Wiesz co? Są różne miejsca i różne podejścia, bo są szkoły, które z założenia mówią, my tutaj bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój kompetencji społecznych, rozwój zainteresowań, podstawę programową dzieci ogarniają same. Okej, w sensie rodzice. Wiem, że są takie placówki. Są placówki, które gdzieś trochę realizują, trochę nie realizują. Natomiast rodzic posyłając dziecko do takiej placówki, no po prostu jest świadomy tego, z czym to się będzie wiązało. My wyszliśmy z założenia, że chcemy tworzyć szkołę, która jest inna od wszystkich. Myślę, że to jest marzenie każdego, jak coś nowego się powstaje. Dlatego, że my rzeczywiście realizujemy podstawę programową, ale w inny sposób. Tak? W inny sposób, przekładając ją na kompetencje. Na przykład cała podstawa programowa jest przełożona na takie nasze autorskie narzędzie w postaci map kompetencji. I dzieci pracują z tymi mapami kompetencji. I wygląda to w praktyce tak, że dzieci mają na początku dostają pusty segregator i potem dostają takie karty, w których mogą sobie zaznaczać kompetencje już opanowane. Tak? I tych kart przybywa, daje poczucie sukcesu, którego potrzebujemy, ale to są moje sukcesy, moje jako ucznia, uczennicy. I w ten sposób też czuwamy nad realizacją podstawy programowej. Oprócz tego obudowujemy to taką wiedzą ogólną i kompetencjami właśnie tymi społecznymi, kreatywności, czy też umiejętności medialnych, tak, czy kompetencji medialnych, które są niezwykle ważne w naszym świecie obecnym. Natomiast to jest kropka. Ale to znaczy, że dziecko może potem kontynuować edukację, na przykład właśnie iść do liceum klasycznego, czy iść na studia? Wiesz co, wiem, że to jest często obawa rodziców, bo jak rozmawiam z rodzicami na spotkaniach rekrutacyjnych, to mówią: Agata, a co później, tak? I wiesz co, i Dla mnie bardzo jest ważne to, żeby dziecko, które z jakichś względów odejdzie z naszej szkoły, bo na przykład rodzice się przeprowadzą, tak, bo stwierdzą, to nie dla nas, to też jest okej, bo stwierdzą, że nie stać nas na tę szkołę, tak, bo sytuacja finansowa nam się pogorszyła. Chciałabym, żeby dziecko wychodząc z naszej szkoły poszło do szkoły i miało co najmniej tyle wiedzy, ile dzieci z takich publicznych placówek, takiej wiedzy twardej, ale to, co jest jego nadbudową w postaci kompetencji takich bardziej miękkich, czy kompetencji właśnie w postaci kreatywności, czy umiejętności takich medialnych, ogólnie rzecz ujmując, było jego nadbudową. I też jak ktoś się mnie pyta, Agata, okej, wy nie macie klasówek, wy nie wystawiacie ocen, to jak te moje dzieci będą zdawać egzaminy? No bo przecież jesteśmy w systemie edukacji, w którym mamy już na koniec 8 klasy egzamin i potem całe mnóstwo egzaminów, tak? Coś, co jest w ogóle też notabene w ogóle nie, obce Finom. Oni stwierdzili, że nie mają absolutnie potrzeby egzaminowania dzieci i pierwszym prawdziwym, w cudzysłowie mówiąc, egzaminem jest matura. Co też jest ciekawym podejściem. Agata, jak sobie będą radzić dzieci? No więc wyszliśmy z założenia, że zdawanie egzaminów jest też kompetencją. I będziemy uczyć dzieci zdawać egzaminy, jak przyjdzie na to czas, tak? Czyli w 8 klasie duży nacisk położymy na to, żeby nauczyć dzieci zdawać egzaminy, żeby miało poczucie bezpieczeństwa tym, że są w stanie podejść do egzaminu. I tak jak się też rozmawialiśmy o liceum. No, liceum ma przygotować do matury. Co zrobimy w momencie, żeby przygotować dzieci do matury, żeby nauczyły się zdawać egzaminów? No, to tak jak 4-letnie liceum, ja tak się śmieję w uproszczeniu, że pierwszy rok to będzie taki detoks po innych szkołach. Detoks pod tytułem budowanie relacji. Drugi, trzeci rok to będzie rok na rozwijanie zainteresowań, na uczenie się, na realizację tej podstawy programowej, drugi, trzeci rok, a czwarty rok to będzie przygotowanie do matury. Po prostu nauka zdawania kompetencji. Tak w największym uproszczeniu. Ale skąd w ogóle takie podejście? To wynika z tego, że pamiętam, jak mi dyrektor obecnego liceum Mateusz opowiadał o tym, że naszego nawigowego, opowiadał o tym, czego potrzebują dzieci. To naprawdę tak mnie to poruszyło, bo rekrutacja u nas do liceum wyglądała tak, że jedna osoba spotykała się z rodzicami, a właśnie dyrektor Mateusz spotykał się z uczniami i pytał, czego wy potrzebujecie? Element wysłuchania. Nie? Czego potrzebujecie? Wiesz, spodziewaliśmy się, nie, że będą to jakieś takie, nie wiem, pole golfowe, nie? Albo to, żeby w ogóle nie trzeba było chodzić do szkoły, nie? Pierwsze takie skojarzenie, nie? Jak zapytasz sobie takiego kilkunastolatka, co by chciał w szkole. Tak. Nie? Przynajmniej kort tenisowy, już bez przesady z tym polem. Nie? Nie? A wiesz co usłyszeliśmy? Chcielibyśmy być wysłuchani. Chcielibyśmy, żeby jak się uczymy, żeby nikt nas nie oceniał. Że możemy przyjść i próbować różnych rzeczy. Że jak będziemy mieć z czymś problem, będziemy mogli się do kogoś zwrócić. Chcemy się uczyć. Wzruszające to jest, ale to jest też chyba trochę o takiej zmianie myślenia młodego pokolenia. Tak, i mam nadzieję, że ona tak rzeczywiście się dzieje tak w szerszej skali. Natomiast rzeczywiście mnie to poruszyło, jak mi to Mateusz powiedział. I to jest dokładnie to, o co nam chodzi w liceum. Dlatego się śmieję, że ten pierwszy rok jest takiego detoksu, pokazania młodym ludziom, że mogą być wysłuchani, że mogą przyjść z różnymi sprawami do tych mądrych dorosłych, którzy będą im towarzyszyć. Ale będą się równolegle uczyć, tak? Bo szkoła jest po to, żeby się uczyć. Ale ten przykład też pokazuje, że dzieciaki są gotowe na te zmiany i na inne podejście do nauki, więc tak trochę już zbliżając się do końca i dopływając do brzegu, chciałabym się Ciebie zapytać, czy Ty widzisz przyszłość edukacji właśnie w taki sposób i czy masz nadzieję, że nasz system będzie taki, jak opowiedziałaś o tym pięknie przez ostatnie kilkadziesiąt minut? Wiesz co, ja mam to do siebie, że jestem marzycielką i mam bardzo dużo wiary w ludzi. W związku z tym wierzę, że małymi krokami się to zmieni. Wiem, że w różnych szkołach pracują fantastyczni nauczyciele i absolutnie bronię jak lwica, jak ktoś mówi, że nauczyciele nie dbają o dzieci, są leniwi i w ogóle nic im się nie chce i tylko są roszczeniowi. Absolutnie nie. Uważam, że to jest trudna praca, wymagająca praca i absolutnie niedoceniana praca. I bardzo dużo osób pracuje z powołania. Rzeczywiście takiego, wiesz, w serduchu. I wierzę, że jak zacznie się ich słuchać, to małymi krokami zmienimy ten system edukacji. To jest jedna, ale potrzeba do tego też takiej systemowej zmiany od góry. Wiesz, takiego patrzenia, trochę takiej rewizji chyba systemu edukacji, bo swojego czasu nasz polski system edukacji uchodził za jeden z najlepszych, bo rzeczywiście dzieci miało bardzo dużą wiedzę ogólną. Tak, to był ten atut, zawsze się tym chwaliliśmy, że tak. Polacy, nawet ci to mówiłam przed nagraniem, że byłam dumna, że mam wiedzę ogólną z polskiej szkoły. Że jedziemy gdzieś za granicę i wiemy coś o tym kraju na przykład. Nie? I troszkę to umarło. Mam takie poczucie, że bardziej się właśnie ludzie koncentrują na tym, żeby zdawać egzaminy, że ta egzaminoza i ta papierologia, która towarzyszy nauczycielom, to rzeczywiście trochę zabija takiego ducha takiej spontaniczności, ciekawości, ale też chęci podzielenia się tym, co wiemy, i zarówno u nauczycieli, jak i u dzieci. W związku z tym ja bym po pierwsze też uwalniała trochę nauczycieli, tak? Bo to są rzeczywiście fajni ludzie. Tylko jak da im się przestrzeń, da im się poczucie bezpieczeństwa i takie warunki, żeby rzeczywiście mogli się rozwijać, wiesz, no. Ja też tak jak zatrudniam kogoś u siebie, to mam takie poczucie, że pierwszy rok pracy u mnie to jest taki detoks też. I takie pytania dostajemy, a gdzie jest haczyk? Nie? Pamiętam, jak Łukasz z Wrocławia mi opowiadał, że po pierwszym roku pracy, czy tam w połowie pierwszego roku pracy nauczyciel do niego przyszły, a gdzie jest haczyk? Tak? No nie ma haczyka. My chcemy stworzyć fajne miejsce, w którym wy też się rozwijacie, tak? I wiesz, no moje serce, które by objęło wszystkie dzieci taką edukacją, gdzieś takie trochę tutaj boleję, bo ja naprawdę marzy mi się, i wierzę w to, że każde dziecko zasługuje na uczciwą edukację, która będzie dostrzegało jego. Ale do tego trzeba naprawdę też zmian systemowych, tak? Mniejsza liczebność klas, inny system, nie dzwonkowo-ocenowy, tylko taki bardziej podążający za dzieckiem, za grupą. No a przede wszystkim mniej egzaminozy, no, którą teraz mamy. Jest dużo pracy do wykonania, ale mimo wszystko rozmowa z Tobą napawa mnie nadzieją, że jest więcej osób takich jak Ty i więcej marzycieli, ale też praktyków, którzy będą chcieli działać i wprowadzać te zmiany. Także mam nadzieję, że za kilka lat już będziemy w zupełnie innej rzeczywistości. Oczywiście takiej, która zmieniła się na korzyść uczniów, nauczycieli, rodziców i całego tego systemu, no bo system edukacji dotyczy nas wszystkich. Także absolutnie, ja Ci bardzo dziękuję za ogrom wiedzy, jak mi się podzieliłaś, i za tą inspirację, z którą ja teraz wychodzę, i myślę, że mam poczucie, że jest gdzie posłać te dzieci do szkoły. Także dziękuję Ci i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i też tak poruszona jestem, bo obie mamy na koniec łzy w oczach. W związku z tym maszmy dalej i dziękuję bardzo. Dzięki. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, iTunesie i YouTubie, i w każdy pierwszy dzień miesiąca mam dla Was solówkę, czyli tak zwane inspiracje. A dodatkowo mam przyjemność rozpocząć sezon jesienny poprzez przedstawienie Wam nowej okładki podcastu. Także czekam na Wasze wrażenia, odsyłam Was również na mojego Instagrama Karolina Sobańska, tam wrzucam regularnie treści okołopodcastowe, nieco bardziej lifestyle'owe, znajdziecie na nim mnóstwo moich przemyśleń w postaci postów i sporo codziennych relacji. ale weekendy mam offline, więc wtedy nic nie wrzucam. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście i słuchacie. Do usłyszenia. Cześć!